Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji. Flażolety naturalne i sztuczne. Jak je udoskonalać, jak je w ogóle zacząć grać. Tak więc przechodzimy do lekcji. Nie zagłębiajmy się, co to jest ten flażolet, skąd pochodzi nazwa, nieistotne. Od fletu, co się nazywał flażolet, który miał po prostu specyficzne brzmienie dźwięku. Zresztą nie miałem mówić o tym. Flażolet w technice gitarowej jest rozróżniany na dwa typy. Naturalny i sztuczny. Naturalny powstaje w konkretnych miejscach na gryfie. Nad piątym progiem, siódmym, dwunastym. To są najczęściej używane flażolety. 5, 7, 12. Te są często używane. Natomiast sztuczny to jest zagrany na każdym pozostałym innym progu. Naturalny, zagramy sobie naturalny. Nad piątym. Okej, normalnie dźwięki brzmią tak. A flażolety brzmią tak. Albo pojedynczo. Na siódmym. I na dwunastym. Pojedynczo, powiedzmy na drugim, na trzecim, na trzeciej strunie, na czwartej, na piątej, na szóstej. Oczywiście powstają też nad 24 progiem, nad 17, nad 19 progiem też powstają. Aczkolwiek bardzo często używa się je właśnie na 5, 7, 12, 24, powiedzmy troszeczkę już rzadziej. One wychodzą też fajnie na czystym kanale, ale właśnie jak je się wydobywa? Chodzi o uderzenie dźwięku piórkiem w strunę, pustą, tylko że nad danym progiem leciusieńko opuszkiem, samym opuszeczkiem palca dotykamy strunę. Samym sieńkim opuszeczkiem paluszka. Musisz sobie już znaleźć taki moment, w którym dźwięk zabrzmi, bo jeden może być taki moment, można było zacząć od tego motywu, że dotykasz strunę. Dotykasz. To jest powiedzmy średnio, bo wybrzmiewa długo. Zaczynam odrywać od struny. Jak dotykam struny, to jest źle. Teraz troszeczkę zaczynam odrywać, także jest tak. To jest taki efekt, że ta struna tak lekko podczas uderzenia jakby bardziej tak łaskocze palec, bo mimo wszystko dotyka, tylko że jeżeli chcemy, żeby on wybrzmiewał dłużej, to po prostu muszę w momencie właśnie tego miźnięcia, załaskotania palca, muszę go zabrać.
wtedy wybrzmiewa fajnie. Oczywiście, tak jak w poprzednich technikach, tłumienie prawą ręką jest bardzo istotne, bo bez niego to właśnie będzie... Jest ten jeden dźwięk, a pozostałe wybrzmiewają, a my chcemy... Fajnie to brzmi. Na pewno troszeczkę czasu ci zajmie to opanowywanie tego właśnie miźnięcia. To jest tylko takie. Trzeba to synchronizować. Uderzenie piórkiem i miźnięcie struny. W tym momencie uderzenie. Nie przytrzymuję dłużej. Tylko w momencie uderzenia miziam strunę i od razu zabieram palec z lewej ręki. Brzmi naprawdę. Naprawdę fajnie. Dobra, przejdźmy teraz do... To jeszcze wyćwiczymy. Jak coś nie wychodzi, to oczywiście koniecznie pisz na naszej grupie dla uczniów lub bezpośrednio do mnie. Koniecznie, bo ja wtedy pomogę i... są pewne rzeczy, których bardzo ciężko wytłumaczyć, bardzo ciężko pokazać na filmie, na w ćwiczeniach w Guitar Pro, czy w ogóle właśnie w filmach. Więc kontaktuj się. A drugie ćwiczenie, drugi flażolet, drugi rodzaj flażoleta to jest właśnie wymuszony. Wymuszony generalnie powstaje na każdym progu. I tutaj chodzi o to z kolei po uderzeniu, uwaga sobie nawet, sobie ciszę tu, po uderzeniu piórkiem dotykamy, miziamy tylko, trzeba można powiedzieć, łaskotamy sobie palec struną, kciuk w tym miejscu, w miejscu zgięcia kciuka. Uwaga, zaprezentujemy. To jest faktycznie teraz, jeżeli tak już patrzę z tej perspektywy trudności, to jest troszeczkę faktycznie trudne, bo to jest tak, że muszę już przy uderzeniu troszeczkę zgiąć kciuk. Przy uderzeniu w strunę, w dźwięk, muszę już troszeczkę go zgiąć, żeby ta kość wystawała. Wtedy ona mizia, idealnie mizia strunę. Oczywiście jeszcze jest taka technika, że możemy sobie właśnie zrobić flażolet. Flażolet i bending, lub o którym sobie jeszcze powiemy, lub vibrato, o którym sobie już mówiliśmy, prawda? Miejsce, w którym uderzamy strunę, tutaj w tej części gitary, też jest bardzo istotne. Przy mostku. Średnio nam wychodzi, prawda? Niby trochę łatwiej. Ale najlepiej między dwoma przeszkodnikami w tej odległości. Mniej więcej tutaj w tym zakresie. Ja właśnie tutaj uderzam w tym zakresie. Lepiej zrobię sobie takie ćwiczenie, że łapię sobie właśnie na przykład na 10 progu strunę czwartą i uderzam tyle razy, żeby za każdym razem był ten flażolet. Tak ćwiczymy, tak męczymy. Zmieniam teraz próg na przykład na 10. Yeah.
Wiem, że trudno, wiem, że nie wszystko widać. Niemniej jednak trzeba to spróbować się nauczyć i metoda prób i błędów. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że uderzamy w tym mniej więcej najlepiej bliżej przetwornika gryfowego, mostkowego, przepraszam, bliżej, mniej więcej w tej części, niekoniecznie tu, tylko bardziej tutaj. Uderzamy i po uderzeniu, w momencie właściwie uderzenia struny, zginamy kciuk, żeby uderzamy piórkiem i kciukiem dotykamy w miejscu uderzenia. Wtedy skracamy tą strunę i powstaje właśnie flażolet. No i twoje ćwiczenie byłoby takie, że po prostu bierzemy od pierwszym paluszkiem i robimy flażolet. Drugim paluszkiem robimy flażolet. Najlepiej robić po 4 razy. Każdy naciskamy i raz, dwa, trzy, cztery. Później drugi próg, raz, dwa, trzy, cztery. I każdy próbujemy zrobić. I wtedy zaczyna nam to wychodzić, gdy faktycznie dużo prób podejmiemy tego uderzenia. Bo nie raz, a nie wychodzi. Raz, nie wychodzi. Nie, musimy dużo razy próbować, aż w końcu wyłapiesz ten motyw, w którym, ten moment, w którym struna zaczyna właśnie być skrócona, czyli prawda, dotknięta tym kością tutaj, tego tutaj kciuka i wtedy zacznie wychodzić. Tutaj widać było wyraźnie, każdy z dźwięków był flageolet, prawda? Najpierw robiłem każdy po 4 razy, a później już jechałem, każdy dźwięk po kolei już był zagrany flageoletem. No i oczywiście przechodzimy się, przesuwamy na próg drugi, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7 i tak dalej, poruszamy się po całym gryfie wzdłuż i w poprzek. Oczywiście tu mówimy o ćwiczeniu o pajączkach, raz, dwa, trzy, cztery, ale w przypadku grania chociażby pentatoniki też sobie to gramy. Skalę też ćwiczymy. No może pentatonika może był trochę kiepski wybór, bo ona ma po prostu po dwa dźwięki na strunę. Molowa skala. Więc naprawdę muszę przyznać, że jedna z chyba z trudniejszych faktycznie technik, bo tutaj też troszeczkę ręka, mięśnie tutaj już troszeczkę zaczynają skurcze łapać. Tym bardziej, że my gramy tutaj 100% czasu grania, to jest właśnie granie tych flażoletów, prawda? Więc jakby ćwiczymy je na maksa. I oczywiście powtarzam, tak jak przy każdej technice, że wypadałoby je ćwiczyć po prostu przy codziennym ćwiczeniu, codziennej puli ćwiczeń, które gramy, chociażby na rozgrzewkę sobie gramy, prawda? Hammer-on, pull-off, slide i właśnie te flażolety sobie też oczywiście cisnąć i je włączyć w codzienny warsztat ćwiczeń. Tak więc do zobaczenia w następnej lekcji i proszę bardzo, zacznij działać, opanuj tą technikę i idziemy dalej. Trzymaj się, cześć.